ja może wprowadzę trochę w klimat i nastrój, żebyśmy trochę lepiej poczuli specyfikę tego miejsca. Ono przed wojną nazywało się Gute Stube. Jest to taki pewnego rodzaju salon, tak? Salon niedzielny, w którym przyjmujemy swoich gości, a zatem takie miejsce, okno na świat, okno wystawowe, przepiękne miejsce, które przed wojną miało swój specyficzny klimat. You know I want you. It's not a secret I tried to hide. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Witam Państwa z Galerii Kina Goplana w Połczynie Zdroju. Właśnie w tej chwili otworzyliśmy kolejny wernisaż. Co miesiąc zapraszamy artystów do zaprezentowania swoich prac. W dniu dzisiejszym gościmy reprezentantów metody Vedic Artu, którzy zaprezentowali efekt swoich poplenerowych prac. Powrócić chciałbym do tamtych lat. Cygański dom w sercu wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodko usta badziecina, jej czary znam i dlatego tylko tej jedynej serce dam. Dziś świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy dziś o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez mieszkańców polskich wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji.
emocje, jak zwykle olbrzymie. Najpierw jest zdenerwowanie, czy wszystko się uda, czy przyjdą gości, czy pogoda dopisze. Oczywiście dopisała burza. A jakże by mogło być inaczej? Więc wspaniale. Burzę mamy za sobą, burzę oklasków również i bardzo byłam zadowolona, że tak dużo gości przyszło na ten wernisaż. Zawsze sobie wyobrażałem siebie jako malarza i jakby ktoś mnie spytał, kim jestem bardziej, muzykiem czy malarzem, to ja jestem malarzem. Znalazłem stare ubranie, maleńki biały płaszcz, uszyte specjalnie dla mnie, co kiedyś było w sam raz, do nieba i do tańca. Ja już nigdy się nie zmienię, zawsze będę żył już tak. Kolorowych świateł nad sekwaną sznur w dolinie grzmi Paryża nocny śpiew, jak świerszczy chór, jak noże. Czarne ostrza dachów kroją nieba tło, w nich okno lśni, tam jak i ty, ktoś spać nie może. Zgubiłam, czemu zgubiłam korale, jak jest rządzenie tajemne, strąciło nagle jak gwiazdy, 30 pełni bez chmur. Jak ja ci teraz zapalę nasz księżyc w noce jesienne, zgubiony 30 razy przez jeden korali sznur. Ust ich czerwień zgasła w zimnym śmierci fiolecie i pobledli tak bardzo jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą, ale miłość umarła, już miłości nie było. W zasadzie to miałam tylko 11 kochanków, nie licząc tego, co było zanim skończyłam 13 lat, bo to się ostatecznie nie liczy. 11. Czy z tego powodu jestem dziwką? I teraz trzeba tylko położyć je w krzakach bardzo cicho i wypuścić wilka, żeby konie go nie widziały. A wilk już patrzy. No i jedzie w stronę koników, straszne wilczysko, a oczy ma takie, jakby nie spał, zęby, jakby chciał konia zjeść z kopytami. Panie Marcinie, kiedy pan zawita do naszych przepięknych lasów, do naszej Szwajcarii Połczyńskiej? Mamy tu ciekawe okazy, jeśli chodzi o zwierzęta. Ja bardzo bym chciał i być może z mojej strony w przyszłym roku na rykowisko bardzo chętnie bym przyjechał. Chciałbym bardzo to zarejestrować, żeby w tej swojej całej wideotece móc pokazać. Spójrzcie, to jest, jaki to jest jeleń, połczyński jeleń. Magia przyrody. Magia przyrody, także to jest mój plan na przyszły rok. No to świetnie, to zapraszamy już teraz i dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Dziękuję.